Cześć wszystkim, hej. Tutaj Kuba, Ignacy. Dzisiaj dość jednolito kolorem pojedynek. Oj tak, ludzie pustyni kontra Vegas, z dedykacją dla naszego znajomego, jedynego gracza Vegas, którego znamy. Wierzę, że jest przynajmniej dwóch w całej Polsce, nasz znajomy i jeszcze jakaś sztuka. Ktoś tam jeszcze Vegasy pewnie gra. Po mojej stronie Vegas, po stronie Ignacego ludzie pustyni. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji, zapraszamy do zobaczenia naszego omówienia ludzi pustyni. Plus recenzji. Trochę faktów, trochę informacji, plus nasza własna opinia, jakie czujemy z tą frakcją. Jesteśmy jeszcze w ciągu ogrywania ludzi pustyni z różnymi frakcjami. Tak. Jeszcze tak z parę odcinków na pewno będzie. Pewnie zrobimy jakąś taką małą pracę, coś innego, żeby nie było znowu monotonnie, ale no wiadomo, nowa frakcja. To chcemy zobaczyć. My chcemy się powiedzieć i obstawiam, tak. Że też wy chcecie zacząć trochę jak frakcja się zgrywa z innymi. No tak, tym bardziej. Są jeszcze jakieś sugestie, to oczywiście czekamy. W takich dziwnych meczapach jak ten. To będzie interesujące, nie? Widzieliśmy Neo Dżunglę, rozważamy, ale... No rozważamy, jest dużo różnych sugestii. Tak, jest ciekawe. Także my się zabierzemy za odgrywkę. Dokładnie. Dzisiaj monetom nie musimy rzucać. Tak jest. Więc ja zacznę... No zacznę po środku. I teraz pytanie. Co bym chciał gdzie przekupywać? To jest dobre pytanie, biorąc pod uwagę... Natura Vegas, to pewnie chciałbyś być jakoś tak w miarę blisko mojego sztabu i przy okazji myślę, jak blisko, nie? Być mobilnym. Masz trzy ruchy, chyba trzy obroty, dwie roszady, więc tych sposobów na poruszenie się będziesz mieć, a te przejmowanie kontroli, no jest fajne, zwłaszcza, że ja nie mam sieciarzy, więc prawda. Nigdy ci nie wyłączę tej cechy sztabu, permanentnie jedną rzecz będziesz przejmował. Ale fakty są takie, że kolory, no, dosyć trochę zbliżone. Trochę kawa i kawa z mlekiem. Coś w tym jest. No. Dobra, zaryzykuję, przedstawię się blisko. Dobra. Zobaczymy, co z tego wyniknie. To ja wezmę mój pierwszy tokenik. No, będzie to taki fajny strzelec. I ja bym tego strzelca pewnie ustawił jakoś tak w tym kierunku. Zamienił go w podłoże. No i od razu rzucił tą bolą, żebyś ty sobie właśnie tę mobilność do przyszłej bitwy miał wyłączoną. Dziękuję. Poszło szybko. Nie przekupisz mi tego podłoża, graj. Nie, przekupienie podłoża to... Nie jest wykonalne. Jestem ciekaw, jak się to rozegra. Patrząc na to, że większość jednostek możesz po prostu obrócić i możesz się na mnie, że tak powiem, obrazić. To prawda. To może być dziwny mecz. Tu stwierdzisz, wiesz co, nie. Ale co, którą mogę tylko jedną jednostkę obracać. Prawda. Nie mogę całej planszy. To może być jedyny przykład, gdzie ludzie pustyni będą mieć mega dużo podłoża. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Raz, dwa, trzy. No jest ciekawie. Ale mogę być niemiły i ciągle wszystko zamieniać w te podłoża. Jezu. Możesz. ale to jest ciekawa rozgrywka w ogóle. Jest szansa, że to mnie mega użre. Mam nadzieję. Ale nie dowiemy się. Więc na razie sobie zagram. Zagram, tak. O ile lubię Vegas, to raczej nie jest mój pierwszy wybór, jakbyś mnie pytał, więc jasne. Będziemy główkować, no właśnie. Masz natychmiastówki. W ogóle Vegas jest ciężkawe. Ma potencjał. Ale no, nie wiem jak się sprawdzi w takiej pokutce. Trzeba po prostu pechowy z tego zrobić. No właśnie. Ja z tego zrobię pechowy. Błagam jednostki! Natomiast w sumie ty to bolu byś... Nie możesz się tylko ruszać, mógłbyś się obracać dalej tym sztabem. No jednostek nie masz, ale możesz na przykład snajperem zniszczyć żeton podłoża. Jeśli to cię raduje. Zerknę sobie, bo tu jest skośny strzelec. To są dzieciaki z unikiem. Z unikiem, uniku nie lubimy. A to jest strzelec 2-1. Strzelec 2-1 albo unik. Uniku nie lubimy, uniku jest ciężko, szczególnie jak mam tak mało jednostek. No. Nie mam tylko dwie jednostki najemnika, które strzelają dwa razy. Chociaż to nie, jak nie, ma nie, sensu. Nie, to nie ma znaczenia. To nie jest wytrzymałość. Dokładnie. Nie, musimy się podać na wrażenie uniku. No dobra. Bo on mnie będzie gryźć. No i co? Możesz się blokować. Dobrze. Przed moim strzelcem. To prawda, ale chyba będzie chyba stąd, no. No to nawet przy bitwie nie obrywasz tak to mocno. Prawda, to prawda.
No to zobaczmy, co ja mam. Plejada oczywiście strzelców i różnych tutaj zabawek. No jest to fajne, kurczę. Powiem ci, że może to być problematyczny mecz dla ciebie. Z tego powodu, że nawet taki strzelec po skosie przejęty przez ciebie nic mi nie zrobi. Więc ja chętnie wywołam tę bitwę. Więc przed fazami inicjatywy się obrócę. No i wyjdzie na to, że po prostu w dwójce tutaj to, tak, ja ciebie za jeden. Raz. W jedynce obrywasz za jeden od niego. I w zerze za jeden. To schodzi. Po skosie tutaj nie mają znaczenia te strzały. Bola schodzi. Tyle. Ojej. To ma szansę być dość szybki mecz, też liczyłbym, że nie. Medyk. No medyk, odpychy. Ty tu musisz naprawdę rozsądnie pomyśleć, co ci dadzą natychmiastówki, bo to jest główna siła Vegas. Gdzieś jakaś ucieczka z roszady, gdzieś jakieś poodpychanie kogoś na minę. No Vegas jest tricky. Jeszcze żaden agitator też ci nie wpadł. I krobier chyba się nie obraca. Nie, to nie. Więc musisz wziąć pod uwagę. Wyrzuciłem jedną roszadę. Z potencjalnie dwóch, to nie jest duża szansa. Ale na przykład mógłbyś sobie zadekować strzelca za sztabem, podpiąć pod niego medyka i liczyć, że jakoś zdążysz uciec sztabem. Jest taki scenariusz. Nie będę celował. Ewentualnie potem jakaś roszada pod ucieczkę. No to też jest ciekawe. Jest to jakaś opcja, aczkolwiek drażni mnie to 4 damage'a obecnie zrobił. To wystarczy, że podepnę ten moduł grotnika i to się zacznie robić mega niebezpieczne dla ciebie. Biorąc pod uwagę, że mam 4 bitwy jeszcze w talii. Plus ta bola, po prostu się teraz obojcie zablokujesz mnie i nie ucieknę nigdzie. O, może tak być. Ogólnie to jakoś bardzo sprytnie musisz to rozegrać. Jeszcze nie mam pomysłu. Ta bola mnie unieruchomi, teraz jestem pewien. Bądźmy szczerzy, tak, jest duża szansa, no bo jak masz opcję, to czemu nie? Jakbyś się uparł, mógłbyś dołożyć jednostkę i odepchnąć. Właśnie wiem, no, nie? To jest jakiś tam scenariusz, nie? I teoretycznie na przykład Ja to tak zrobię, ja mam pomysł. Założę to tu i odepnę to. No to tu nie mam wyboru. Tu. I będę liczył na pewien dobór sztonów. Nie no, to jest w porządku sytuacja. Jest 2 za 2, tylko że to pewnie się szybko zmieni. Właśnie. O! Jest i zabawka. Fajni oni są, bo nagle się okazuje, że nawet twoje przejęcie nie zadziała mi jakoś strasznie tutaj. Na jakich bunkrujesz w sztabie, to... No, to graj. Mógłbym się tu jeszcze zamieniać. No. Zagrożenie... dużą ilością damage'a. On jest w trójce! To jest, no w trójce za 2, w jedynce za 2, tutaj za 2, tu za 2. To jest fajny ruch. No możesz go kupić. Tylko nie zdejmę go zanim mnie uderzy. Tak jest. No najlepiej by ci było się wycofać po prostu spod tej linii, bo... Gdybym tylko miał czym! Bo faktycznie problematyczne będzie u mnie potem ustawianie tych strzelców po skosie. No ale... Alternatywnie. Chcesz sobie blokować pole, które samemu i tak przyjmiesz? Chyba, że masz jakiś ewentualny plan. Dużo iść na roszadę byłaby. Ale świetna. To jest jeden żeton. To jest jeden żeton, dlatego trochę muszę obiektywnie na to patrzeć. Czy chcesz kłaść tego agitatora i tu przejść, tak? Właśnie myślę, bo... Jeszcze alternatywą byłoby po prostu kradnięcie moich uczników i ustawienie ich w jakiś kąt. Czekaj, on jest trójką, mógłbym zrobić go tak. Nie będzie trójką już po twoim przejęciu, bo no nie tak. Przyjmiesz modułu. No ale tak, pozbyłbyś się zagrożenia. Mogłeś odbić tego tak i strzelać w twojego własnego. No tak, tak, tak. Więc powiedzmy, że tak to jednak pójdę. Słuchaj, kupię drugi moduł, będę miał trójkę wtedy. Myślę, że możesz samemu sobie dołożyć inicjatywę, bo masz jeszcze jeden taki moduł. Ewentualnie po prostu się bronić. Z drugiej strony, co się wydarzy, jeżeli wywołasz bitwę? Jeżeli byś wywołał bitwę, zadajesz mi 2, samemu... Obrywam w tym momencie za raz. Za raz 2, bo ja to w dwójce, więc jest 2 za 2, przy czym to schodzi, to nie schodzi, ale to schodzi od twojego sztabu. Jest niby 2 za 2 z zejściem dwóch moich uczników. Potencjalnie nie jest to głupi deal. Zróbmy to. To różnie to może wyjść. Dobra, więc co? W dwójce ja ciebie za 2. Za raz 2. Ja tobie niszczę to.
Tak jest. W jedynce ja ciebie za dwa. Tak jest. Ta jedynka, dwójka nic nie robią. No i zera. Schodzi to. Aha, ja sobie mogę wybrać, co schodzi, bo ja mam samą obronę, to zejdzie to. Więc mój uczeń wróci do mnie. A po skosie zginie twoja gitara. To prawda. Dobra, to tak zrobimy. No tylko masz ten problem, że ja go sobie obrócę. I po prostu zmienię jego pozycję z powrotem. Jeżeli masz czym? Ach, mam po prostu, wiesz... O, to może być ciężki wiesz, dla siebie. Tak ogólnie. Ja sobie dorzucę jego tu. Obrócę to tu i wywołam bitwę. I przed inicjatywą się obrócę tak. I wklepuję ci za raz, dwa, trzy, cztery i sześć. I krępuj się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak? Czy źle wyobrażam? No. Jej. No i to by było na tyle. Okay. Czekaj, to jest ciekawe. Okej. Ja tu jakby widzę właśnie to. Nie ma czasu. Nie ma czasu. Tylko patrz, znowu tracisz to z tego skosu, z mordercą. Tracisz kolejnego agitatora, nie? No, a jednak jak nie podejdę, też go zabijesz. No jasne, no. Ale pozbierz się tego... Chyba, żebym go zabił tak, wtedy masz wybór, co zniszczysz. Okej, ale to wtedy po co strzelcy? Czekaj, na razie tak powiem ciepnąłem. Może po prostu w sztab, ale po prostu, żeby ustawić go też przy sztabie, wtedy masz wybór, co niszczysz. No. Jest to jakiś wyjście. Potencjalnie wolałbyś raczej damage niszczyć na twój sztab niż raczej coś, co nie bije cię obecnie. Ale z drugiej zobaczymy, co się będzie. Ja nie mogę próbować bronić tego modułu, ponieważ w trójce zdąży, bo powinien. Szkoda, że nie masz takiego ustawienia, w którym byś... Czy mógłbyś po prostu go przejąć i wywołać bitwę i wyjść na plus jeden? I dużo eliminacji. Mógłbyś, nie? Tylko, że nie wiem, czy możesz sobie pozwolić na tę punktową... To są punkty. Jest też szansa, że... No. Spróbuję z tego zrobić longi, jak to się może gryźć przeciwko mnie. Czyli ustawisz go tak. Tak jest. No dobra. Raz. Dwa. Trzy. Co my tu mamy? Ja i tak już mam tutaj całkiem szybko tą moją jednostkę. Bo to jest trójka i tak cię zaatakuje za dwa. Mogę się pod niego podkopać, zrobić z niego nawet i czwórkę i wtedy przewalić dosyć mocno. No to ja pewnie to zrobię. Czyli wezmę się w kopię. Założę sobie na niego to i to jest czwórka, która cię bije w inicjatywie. Czwórka i dwójka. Tak, ciebie zaraz, dwa, trzy. W jednej inicjatywie, ja byłem wolny. Trzymaj tak, bo to jeszcze ma cechę nomada. Tak. Inicjatywa 4 za 3. Raz, dwa, trzy. Inicjatywa 3 za 1. Inicjatywa 3. Tędy, czyli we mnie za 1. I tutaj tak. Przed inicjatywą drugą, ja obracam sobie jeden. Nie, więc zejdź mi to i to. To i tak zejdzie z tego, to zejdzie z tego, ale równie... Aha, fajne to jest, bo normalnie bym zwykłym sztabem przecież niszczył obydwa żetony, nie? No. Ale przez to, że niszczę tylko jeden żeton, to wybieram oczywiście zniszczenie agitatora i przez to mój dalej żyje. No, jest ciężko chyba. Oj, czy Vegas się da wygrać? Może się da. Czy to było, ciekawe, czy w ogóle był taki meczap testowany? Czy ktoś był na tyle, wiesz? Czy ktoś rozważał granie Vegas? No. Jej. Myślę, że muszę się go pozbyć. Teraz już grasz o to, żeby przegrać jak najmniejszą ilością punktów. Dostać jeden agitator. To twoja mobilność nic nie daje, obroty, nie obroty. No podszedłbyś czymś. No nie. Ciężki mecz, bardzo. Ewentualnie skłonął jeszcze zagrozić. Po skosach tu i tu, na blisko tu. No ciekawe. Ja tu mogę się na tak strasznie mocno bawić, bo...
no nie masz tych jednostek, a nawet te przejęcia, jeśli są, to faktycznie na podłożach, to schodzą, też, jakby za... też po jakichś faktycznie, jak one wrednie ustawisz się właśnie na bokach i po prostu tak, schodzą tak. W tej samej bitwie. Pewnie musiałby się tak kłaść, żeby nie schodziły, ale jest to myślę, że musiałby być jakiś taki szantaż, w sumie właśnie damage na sztab i agitator pod sztabem, wtedy masz no, tylko ty, że wybór. Będąc Vegas, to co, z jednej jednostki max robisz 2 damage'a. Max. Yeah. Jak sobie ustawisz 2, no to może 4. I musisz je raczej zagrać przeciwnikiem. No, po prostu się barykaduje tak naprawdę. Nie czuję nic innego. Raz. Dwa. Trzy. No i to się robi ogólnie. Sieczka. Robimy tak. Obrócimy sobie jego. Wywołamy bitwę. Przed inicjatywą się obrócę tu. Strzelę tak, zadam ci kolejną ranę. To zejdzie. No i tyle. Jej. Te bitwy ładnie dochodzą. Ty nie stanowisz dla mnie prawie żadnego zagrożenia. Czwórka chroni tych pól. Tu jeszcze mamy jakiegoś strzelaka. No jeden za jeden z czyszczeniem. Mogę cię po prostu odepchnąć. Ale oczywiście. Stąd mi się nie odwrócisz nigdy tak naprawdę. Nie. Wtedy mógłbym próbować też z tej książki, ale nie pozbyłbym się tego gada. No on się pewnie gdzieś podkopi. No, właśnie... no to się nie musisz martwić. Wykorzystałem, że to odmówił. No tak, tak, tak. Chciałem się wywołać bitwy, więc pójdę w takie ustawienie. Dobra. Raz. Dwa. Trzy. No, jest to fajne. Cudne. No tak, wilk, który teleportuje się wokół twojego sztabu. Tak. Trochę tak jest. I chyba ustaliliśmy w końcu, że on się może obracać tak, w miejscu. Tak, może się obracać. Odpisał to jest autor. Tak, autor nam odpisał, tak. Że on się może obracać w miejscu, co też jest warte uwagi. No fajne to jest. Jest tu jakaś forma ruchu. Dobra, no ja wywołuję tą wojnę. Tak, oryginalnie. Po prostu się pozbędę jego. I tyle. Pewnie jeden agitator został, on mi już wiele nie zrobił. Ale jakby zrobił, to fizycznie nie jesteś w stanie mi teraz tak dużo obrażeń zadać. Chyba, żeby zrobił jakiś kombos w stylu przejęty gościu z cechą nomadyzmu, robiąc coś tam. Pamiętaj, że jestem czwórką. No oczywiście, że jesteś czwórką. No właśnie. No tak, no to możesz sobie wybić, nie ma problemu. No i damage, coś tam. Gdzie coś tu mogę jeszcze szukać? Mógłbym cię odepchnąć pod... Już masz wybór, no mam odepniesz wybór. Tu. No jasne. A na pewno może byś chciał odepchnąć nie. Pod mój sztab. Może byś rozważył tą opcję. Nie, spokojnie. Na pewno? Na pewno. Nie dogadamy się jakoś poza kamerą? Ale to przelewy to ja przyjmuję później. No chyba nic z tego nie będzie. No, mogę ewentualnie sobie uciec. Możesz zroszatkować się. Całkiem jest okej, bo tam już będzie... Tam się ciężej dostać. Dokładnie. No, sensownie. Raz, dwa. Możesz to zrobić na koniec gry? Trzy. Dobra, co my tu mamy fajnego? Jej! No, to tyle. O, kolejna mina. Bardzo użyteczne żetony. No. Zobacz, że też. Ja wiem, że nie daje ci możliwości, ale też nie grałeś w ten sposób. Twój sztab nic prawie nie kupił. Wiem! No, jest to ciężka sytuacja. O mój Boże. Nawet nie położyć na mojej minie, bo się wysadzi od razu. No tak, to możesz wysadzić i dołożyć na przykład kolejną minę. Świetny deal. Świetny, nie? No zobacz, to jest przykład podłoży nieużytecznych versus podłoże użyteczne. Trochę tak jest. Kop leżącego, kop. Chociaż mina czasem wchodzi. Czasem. Raz na stagier może wejdzie. Wydaje mi się, że ją trzeba kłaść z dala od potencjalnie ważnych dla ciebie pól. Jedynie tam, gdzie są ważne dla przeciwnika. Położę inicjatywę, wysadzę to... Położę inicjatywę na minusie. No spoko. Nie jest to głupie. Raz. Dwa. Trzy. Same ruchy. Fajnie.
Przecież ty mi w trójce zjesz tę inicjatywę. No tak. To by się zgadzało ogólnie. Jest taka szansa. Jakieś ruchy? A to ja tak sobie odejdę tutaj. Ignacy. Ignacy. I dołożę sobie. Tyle. Śmiesznie, że ruch! Ruch! Spierdzielam stąd! Spierdzielam! Okej, no to się uratowałeś, to prawda. No i co? No i fightera chyba dokładasz. Dobrze, że mam tą dwójkę. Masz tam dwójkę. Jest dwójka, to jest ogólnie. Więc nawet nie położę tego podwójnego strzelca, w którym jest dwóch full. No nie, no. Chyba, żebyś chciał tu, ale... Ale nie chciałbym. Dobrze. Raz, dwa, desperacja aż kipi. O. O. Znaczy, to w tej sytuacji bardzo się nie przydaje. No, mogę się pozbyć jakichś różnych. Mógłbyś się odczepić z mojej planszy. Nie, niestety tak nie robię dla ciebie. Kobra? Ukąszenie? Tak. Ukąszenie. Zabiję jednostkę tuż na obrocie. Podłożę. Dokładnie. A, postawię sobie to. Nie krępuj się, nie krępuj. Dawaj. Patrz teraz. Ruch i obrót. Będę płakać. No nic, co zrobić. To. Obróć o 360 stopni ten moduł. Podpiąłem go sobie. Dobra, ale dajesz mi teraz pole, żebym tam przyszedł czymś. Masz czym? No, mam. Tak nic nie postawię. Nie, no, ale nie opłaca ci się obracać po prostu w tym sensie. Nie lubimy się. No, nic nie zrobisz. Nic nie zrobimy. Patrz teraz. Wow. I drugi z ruchu, bo jeden ruch, drugi obrót wykorzystałem. Dobrze. Żeby nie marnować żetonów, nie? Obrócę się tu. Się pojawi. Ty absolutny gadzie, ty absolutny... Z dniem dzisiejszym zamykamy kanał, ale 100% się kończy. Dobra, czyli ja obrywam za jeden. Ty obrywasz za dwa. A resztę nawet nie musimy liczyć, to tam co sobie poschodzą różne rzeczy. No niestety. Nasz drogi jedyny kolego, który gra Vegas, plus jakiś pojedynczy widz. Mam nadzieję, że wiadomość jest jasna do zrozumienia. Nie graj na ludzi pusty Vegas. No. Lubię Vegas, ale dostają po mordzie. Przynajmniej jak ja nimi gram. Znaczy wiesz, też nie gramy nimi w ogóle. I to jest mocno skillowa frakcja. No i też wypadałoby... No tutaj dużo było kamperów. Może dałoby się coś ugrać. Boli, ale fajnie, mimo wszystko. Może jakbyś, wiesz, wcześniej jakby nie zaczął, może przy tobie od razu, to się, kto wie. Ciężko stwierdzić, ale patrz, kładę sobie strzelców po skosie przy sztabie i co z tego, że ich przejmiesz? Nigdy nie uderzysz w sztab. No. To jest genialna rzecz. Ale jak ci ich potem obrócę, to po prostu obrócisz ich sobie w podłoże. Podłoże i strzelam dalej. I obrócisz ich sobie potem na zewnątrz tak jak chcesz. Oj, ciężki mecz. Więc nawet jak ci zamieszam na plansz, sobie to odkręcisz. Tak. Mogę mieć masę podłoża, mogę strzelać po skosie, uciekać. Masz tu jak korygować to takie zamieszanie, które Vegas ci sieje na planszy. No. To jest masakra. Może jakoś się da to zrobić, nie wiem. Jacyś ambitni widzowie mogą sobie zagrać taki matchup i zobaczyć. Z wielką chęcią bym posłuchał opinii ludzi, którzy zagrali podobny setup. Jest 1 do 0, nie jestem zadowolony. Mimo wszystko jakieś tam 3 honoru obroniłem. Jakiś symboliczny damage też zadałem. A, w sumie fun fact, to było jeszcze wyskoczyło spod spodu, ale już nie ma znaczenia. Na finalny wynik nie ma znaczenia. Bo nie policzyliśmy już tego, nie? Ostrożnie. To by tam poschodziło, to by poschodziło na mniejsze. Więc czekam na wasze opinie. Co dzieliście o tym meczu, pomysły na inny mecz. Czy macie jakieś własne opinie? No. O tym, co się dzieje na planszy i o tym, co się dzieje ogólnie z frakcją. No i czekamy na wasze wiadomości. Trzymajcie się. Siemano.